Stowarzyszenie Radość w Dębicy we współpracy z Dębickim Bractwem Kulkowym zorganizowali turniej w petankę dla osób niepełnosprawnych. W turnieju wzięli udział podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z Dębicy, Tarnowa, Robczyc, Rzeszowa, Brzostku, Bobrowej Woli. Był to już 12. turniej w petankę organizowany w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy. Każda rehabilitacja, przede wszystkim rehabilitacja ruchowa, to coś, co osoby niepełnosprawne powinny przechodzić. One przechodzą na warsztatach terapii zajęciowej, bo tam jest to obowiązkiem. Ale tu dodatkowo my tworzymy jeszcze spotkania, które są mile widziane przez nich. Petanka nie wszędzie może się odbywać. My akurat w Bobrowej Woli mamy swój tor, a tutaj też raz do roku organizujemy taką już troszeczkę większą akcję. 12 raz, no to już jest troszeczkę, parę tych lat już było. Dobrze, że mamy takich wspaniałych ludzi jak pan Piotr Logosz, który cały czas to nadzoruje i organizuje, łącznie z naszymi instruktorami z warsztatów terapii zajęciowej. Zawsze, zawsze są mile tutaj widziani i zawsze jest to bardzo chętnie, przyjeżdżają i grają i bawią się, bo to jest zabawa przede wszystkim. W organizacji przedsięwzięcia pomogło Dębickie Bractwo Kulkowe. Bardzo dobrze nam się współpracuje między Dębickim Bractwem Kulkowym a Stowarzyszeniem Radość. Naprawdę, idealnie. Życzyłbym wielu stowarzyszeniom w takiej współpracy, jaką my mamy. Mam nadzieję, że oni korzystają, my korzystamy, no nie. A druga sprawa to jest petanka. Moje w koszykówce ulubiona dyscyplina sportowa. No i przede wszystkim to, że oni chcą. Oni się tak cieszą z tej gry, że naprawdę mała jest możliwość spotkania zawodników grających w kulki, którzy darzą się takim szacunkiem, taką cierpliwością, nie patrzą na wynik, mimo że każdy chce wygrać. Także to jest coś fajnego, żeby można dla nich coś zrobić. No nie? Żeby nie siedzieli, jeżeli tylko jesteśmy w stanie im pomóc, zorganizować, przeprowadzić turniej, zawsze to zrobimy. Na dystansie 5 rund 35 zawodników i zawodniczek rzucało kulami. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwali sędziowie. Poziom jest bardzo wysoki, bardzo wyrównany. Uczestnicy pięknie grają, naprawdę. Wszystko dzisiaj sprawnie idzie, odbywa się super. Jak co roku ze swoimi opiekunami przyjechała grupa z warsztatów terapii zajęciowej w Robczycach. Ćwiczymy, tutaj ta pani od nas, rehabilitantka, ćwiczy z nimi, ale mamy inne bile. No nie mamy te ciężkie, takie te metalowe, one są troszeczkę inne i uczestnicy dopiero jak tutaj przyjadą, to dopiero wtedy tak powiedzmy, że poznają te bile, które są tutaj. Jak ważna jest rehabilitacja sportowa dla osób? Można powiedzieć, że jest bardzo ważna. Przede wszystkim to jest integracja. Oni się przyjeżdżają, takie zawody integrują się. Dużo na przykład kondycji fizycznej nabierają w tym czasie. Poznają nowych ludzi. Także naprawdę to jest, można powiedzieć, że ważne dla nich. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a za pierwsze 3 miejsca dodatkowo statuetki, nagrody rzeczowe i bony ufundowane przez sponsorów. Wszystkim sponsorom podziękował Jan Ciołczyk, prezes Stowarzyszenia Radość. Bardzo dziękuję tym firmom za to, że chciały po prostu część swoich funduszy przeznaczyć dla tych osób niepełnosprawnych, którzy tutaj dzisiaj bawią się, grają, zdobywają swoje jakby nagrody, ale też poszerzają umiejętności w petankę, bo to jednak trzeba ćwiczyć, dużo ćwiczyć. Organizatorzy zapewniają, że w przyszłych latach zawody będą kontynuowane.